Dziewczyny, dlaczego? Nie mogłyście na nas poczekać? Przepraszamy, Amina! Nie mogłyśmy się oprzeć! Mówię ci, zarobimy mnóstwo kasy! Ile? Bardzo dużo! Panie Tim, potrzebujemy twojej pomocy! Dziewczyny, stało się coś poważnego? Lecimy na międzynarodowe zawody i dowie się o nas cały świat! Bardzo potrzebujemy wsparcia ziomków! Dziewczyny, rozumiem was. Pomogę wam. Chodźmy do dyrektora. Ale nauczycielu Tim, ja też chcę z nimi polecieć! Simona, ty nigdzie nie lecisz. Mamy nowy strój cheerleaderek! Przynieś to. Połóż to tu. Dzięki, Des. Spoko, to spadam. A co to jest do cholery? Witaj, administratorko Mandy. Oto nasza nowa lada. Mam nadzieję, że następnym razem uda ci się zapanować nad emocjami i nie zepsujesz nowej lady. Co zrobiłaś, idiotko? Dlaczego połamałaś moją ladę? Jeśli będziesz mnie wkurzać, to też połamię. Jeśli uszkodzisz to kupujesz nowe. I to na własny koszt. Dziewczyny, wiecie, czy nasze stroje już dotarły? Tak, Amina, stroje już dotarły. Bliźniaczki je mają. Tak! Aminu, stój! Kurier zostawił dla ciebie list. Dla mnie? No tak, ty jesteś Amina. Ja sama oddam list. O, masz. No okej, dzięki. Chodźmy, Stef. Amina, od kogo ten list? Benz, kiedy weźmiemy udział w dużych konkursach za kasę? Tak, Benz, chciałbym już zarabiać pieniądze. Ale wy rozumiecie, że aby dostać się na duże zawody, musimy jeszcze więcej trenować. Przecież trenujemy kilka razy dziennie. No i to mój problem? To nie moja wina, że nie umiecie grać. Kiedy się nauczycie grać, pojedziecie na zawody. Tak, w tym tempie chyba nigdy nie będę miał dziewczyny. Benz, a co do tego mają dziewczyny? A tyle, że dziewczyny kochają bogatych gości. Mnie nawet nie stać na lody. No to znajdź inny sposób na zarabianie kasy, skoro nie umiesz grać w kosza. Albo znajdź sobie jakąś pracę. Dobra, dość tego stękania, do zobaczenia na treningu. Słuchaj, Kamil, kupujemy zepsute samochody, remontujemy je i sprzedajemy dwa razy drożej. Spoko, podoba mi się ten pomysł. Słyszałeś, ten? Kamil i Puzzle wpadli na ciekawy pomysł na biznes. Aha, coś o samochodach. Chodź, dowiemy się więcej i zrobimy to pierwsi. Lecimy. Leia, a co jest między tobą a Benzem? Benzem? Nie wiem. Jeszcze nie zdecydowałam. Myślę. Myślisz? Tak, Gabi, wyobraź sobie. Ludzie czasami myślą, a poza tym mam bardzo wysokie wymagania wobec chłopaków. Musi mieć stylową fryzurę, fajny samochód i bogatych rodziców. No, a włosy Bessa nie są stylowe? Tak, i nic więcej z mojej listy. Nie wiem, wydaje mi się, że to nie ma znaczenia. Ważne, żeby ludzie się nawzajem kochali i dbali o siebie. Gabi, myślę, że musisz podnieść swoje standardy. Jeśli chcesz jechać do kampusu nieszkolnym autobusem, ale fajnym samochodem, z fajnym facetem, żeby wszyscy patrzyli i zazdrościli. Mówię ci, zarobimy mnóstwo kasy. Ile? Bardzo dużo. Wiesz co? Mój wujek ma znajomego, który może nam sprzedać zniszczone samochody bardzo tanio. Cześć, chłopaki. No siema, koszykarze. No co tam? No właśnie, coś tam usłyszeliśmy o waszym biznesplanie na temat samochodów. Tak, powiedzcie nam, my też chcemy zarabiać. Nie, biznes samochodowy jest zajęty. Ale mogę wam dać inny pomysł. Dawaj, mów, jaki pomysł? Krótko mówiąc, pomysł jest prosty. Idziecie do lasu, zbieracie szyszki, wracacie do domu i robicie z nich dżem, a potem sprzedajecie. Co ty, serio? Dżem z szyszek? Nigdy o tym nie słyszałem. Oczywiście, że prawda. Spójrz na wujka Puzzla. Zaczynał od szyszek, teraz zajmuje się wózkami. Tak, musimy pogadać. Tak, ale to są frajerzy, powiedzieli nam swój sekret na biznes. Tak, teraz pójdziemy do lasu, zbierzemy mnóstwo szyszek. I zarobimy kasę. Czak, połóż to tutaj. Aha. A to niby po co tutaj? Wyjaśnienie dla szczególnie głupich. Rośliny produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. A kiedy przyjechałaś na kampus, tlenu było znacznie mniej. Więc możesz podziękować temu drzewu. To połóż swoje drzewko na podłodze. Nic przez nie nie widzę. Jak chcesz, to ty je zdejmij. Oli, na mnie ten strój wygląda o wiele lepiej niż na tobie. Nie, ten strój w ogóle ci nie pasuje. Nawet nie wyglądasz na cheerleaderkę. Oszalałaś? W
przeciwieństwie do ciebie, jestem prawdziwą cheerleaderką. Wcale, że nie głupia. Steph, chyba wiem, od kogo jest ten list. Ale przeczytamy go dopiero, gdy zobaczymy nasze nowe stroje. O, Amina idzie. Cześć, dziewczyny! Cześć, bliźniaczki. Amina, spójrz! Założyły stroje cheerleaderek bez nas. Dziewczyny, dlaczego? Nie mogłyście na nas poczekać? Przepraszamy, Amina! Nie mogłyśmy się oprzeć. One są zbyt piękne. Dobra, dziewczyny, gdzie nasze stroje? Są tutaj, już przynoszę. To twoje? A to twoje! Dziewczyny, powiem wam od razu, strój jest bardzo wygodny. No co, Steph, musimy to przymierzyć. Tak, Kamel, zgadzam się. Wyjdę za ciebie. Ponka, dlaczego śpisz w miejscu pracy? Kurczę, chłopcy, zrujnowaliście mój sen! A co ci się śniło, Ponka? Śniło mi się, że przyszedł po mnie książę i zabrał mnie do Turcji. Szliśmy razem wśród nasypu. On trzymał mnie za rękę, a potem poprosił, bym za niego wyszła. Aha, wszystko jasne. Tureckich seriali się naoglądałaś, a książę się pewnie nazywał Serkan Bolat. Nie Serkan Bolat! Nazywał się Kemal. I w ogóle nic nie wiecie o miłości. Muszę odpocząć, bo zupełnie zniszczyliście mi nastrój. Goofy, a ty oglądasz tureckie seriale? Nie, ja raczej wolę anime. Dziewczyny, nie mówiłam wam, ale złożyłam wniosek o udział w międzynarodowych zawodach cheerleaderek. Myślę, że ten list jest od nich. Amina, zobaczmy szybko, jaka przyszła odpowiedź. Stresuję się. Drogie cheerleaderki, Międzynarodowa Federacja Cheerleadingu zaprasza was do udziału w zawodach, które odbędą się w Turcji. Niesamowite! Nie mogę uwierzyć własnym uszom. Bierzemy udział w konkursie. Dziewczyny, ale tu nic nie jest napisane o grupie wsparcia. Jedziemy tylko w czwórkę? Wydaje się, że tak. Dobra, nigdzie się nie wybieramy. Jak to, Amina? Przecież tak na to czekałaś. Ale nie możemy pojechać bez grupy wsparcia. Co jest niejasne? Kemal, Kemal, a nie jakiś Serkan Bolat. Chodźmy do nauczyciela Tima. Może będzie mógł nam jakoś pomóc. Rety, dziewczyny, czy to wasz nowy strój czy liderek? Tak, dzisiaj do nas przyszły. Wow, marzę o stroju cheerleaderki! Mogę mieć taki sam? Nie możesz, Ponka! Nie jesteś cheerleaderką! Dobra, dziewczyny, chodźmy! No i dobrze! Przynajmniej przyśnił mi się Kemal, a nie jakiś Serkan Bolat! Tim, byłeś w Afryce? Nie, nie byłem. A w Australii byłeś? Też nie byłem, Chuck. Nie chciałbyś przypadkiem pilnować kampusu. Aha, już idę. A w Egipcie byłeś? Chuck, pilnuj kampusu. W ogóle co ty tu robisz? Daj to. No dalej, idź. Dobra, dobra. Chuck, przepuść nas. Nauczycielu Tim, musisz nam pomóc. Dziewczyny, stało się coś poważnego? Amina zgłosiła nas do udziału w międzynarodowych zawodach cheerleaderek. Będą odbywać się w Turcji, bardzo daleko. Zaakceptowali nas, ale nie możemy obejść się bez grupy wsparcia. A, nawet nie wiem, jak mam wam pomóc. Nauczycielu Tim, czy możesz kupić bilety dla wszystkich ziomków z kampusu? Dziewczyny, ale zdajecie sobie sprawę, że moja pensja nie jest aż tak duża, żeby wszystkim kupić bilety. A może udałoby ci się porozmawiać z dyrektorem i on by nam jakoś pomógł? Lecimy na międzynarodowe zawody. I dowie się o nas cały świat. Bardzo potrzebujemy wsparcia ziomków. Ej, a kiedy lecicie? Nie teraz, Chuck. Dziewczyny, rozumiem was. Pomogę wam. Chodźmy do dyrektora. Dobra, dziewczyny, idźcie do dyrektora, a ja się w tym czasie spakuję. Haha, ale fajnie. Ej, no, Kamil, dam radę, będzie super. No. Kochani, proszę o chwilę uwagi. Nasze cheerleaderki mają dla was ważne ogłoszenie. Amino, proszę. Kochani, mamy dla was świetną wiadomość. 2 tygodnie temu wysłałyśmy zgłoszenie do udziału w międzynarodowych zawodach cheerleaderek, które odbędą się w Turcji. Wyobrażacie sobie? Wow! Kurczę, cheerleaderki mają szczęście. Marzę, żeby tam polecieć. Widzisz, Bubble? Mówiłem, żebyśmy zajęli się cheerleadingiem, a nie sprzedawaniem popcornu. Teraz też lecielibyśmy na zawody. I tylko tyle chciałyście powiedzieć? Ale nie chcemy lecieć bez grupy wsparcia, czyli bez was. Ponieważ kampus to jedna wielka rodzina. Nauczycielu Tim, powiedz ziomkom najważniejszą rzecz. Aha, rozmawiałem z dyrektorem i ma on zamiar przeznaczyć pieniądze na wyjazd do Turcji dla całego kampusu.
Kemal, lecę do ciebie, czekaj na mnie! Nauczycielu Tim, a ty też z nami lecisz? Bardzo bym chciał. Niestety mamy mnóstwo zajęć na kampusie. Sprawdzanie testów, ustalanie planu i tak dalej. Jedźcie beze mnie i bawcie się świetnie! Nie martw się, nauczycielu Tim. Zajmę się dla ciebie nastolatkami. Co więcej, znaleźliśmy już wspólny język. Sama zaopiekuję się nastolatkami. Simona, ale ty nigdzie nie lecisz. Zostajesz na kampusie, żeby pomagać mi sprawdzać testy. Ale nauczycielu Tim, ja też chcę z nimi polecieć! Pozwól Mandy zająć się nastolatkami. To nie fair! Ktoś wie, o której odlatuje nasz samolot? Ja już jestem gotowy! Chuck, a ty gdzie się wybierasz? Do Turcji, wspierać cheerleaderki. Chuck, ty nigdzie nie lecisz, zostajesz tutaj pilnować kampusy. Ale dlaczego, Tim? Ponieważ jesteś ochroniarzem, Chuck. Ale lipa! Dobrze, dziewczyny, ja wracam do pracy. Dziewczyny, tak się cieszę, że lecimy jako cały kampus! Hura, hura! Wygrać nam się uda! Jesteśmy najlepsi i dobrze to wiesz? Na pewno nam uda się wygrać ten mecz! Woo! Każdemu dam niską ocenę za testy! Nikogo to nie obchodzi, administratorko Simono. Kochani, polubcie ten film, zasubskrybujcie nasz kanał, naciśnijcie dzwonek i czekajcie na nasze nowe odcinki. Do zobaczenia na lotnisku! Dziewczyny, biegnijmy się pakować! Say no, I'm not like you, I'm staying to get it. You should go, go and get out, I'll make you regret it. Someone like you should worry about, maybe it's you. Mandy, właśnie zajęłaś moje miejsce, ja lecę z Kamilem. Śnij dalej, to ja lecę z Kamilem. Steph, mam wrażenie, że o czymś zapomniałyśmy. Amina nigdzie nie ma walizki. Jak to nie ma? Wszystko jasne. Cześć, Mandy. Gdzie jest drugi? Pilna zbiórka! Wakacje w ruinie! Czy ktoś wie, co się stało? Wygląda na to, że wakacje są w ruinie. Adele, muszę już spakować walizkę. Jeśli nadal będziesz rozrzucać moje rzeczy, spóźnimy się na samolot i nie polecimy nigdzie. Aminę, zabierzmy ze sobą Adele do wesołego miasteczka. Na pewno jej się tam spodoba. Mówią, że serwują tam przepyszne lody. Adele, lubisz lody? Tak! Lubi. Poli, ona nie może jeść lodów. Ona jest jeszcze mała. Steph, nie wymądrzaj się. Same wiemy, co można, a czego nie. Dziewczyny, najważniejsze, żeby nie zapomnieć o naszych pomponach i nowych strojach. Inaczej nie pozwolą nam rywalizować. A ja swoje pompony i strój włożyłam do walizki już wczoraj. My też! Kamil, a jak myślisz, czy w hotelu będziemy spać w tym samym pokoju co dziewczyny, czy w różnych? Oczywiście, że w różnych. Nie zmieścilibyśmy się w jednym pokoju. Kurczę, szkoda. Byłoby fajnie, gdybyśmy ty i ja i bliźniaczki mieszkały w tym samym pokoju. Dlaczego, Puzzle? Nie wiem, po prostu byłoby fajnie. Zobacz, co zabieram. Podwodny skuter. Co? Ty serio podwodny skuter? Kamil, dasz popływać? Nie, Puzzle, bo rozwalisz. Nie zepsuję, Kamil, obiecuję. Miałem taki sam, tylko się zepsuł. Nie, Puzzle, na pewno go rozwalisz. Drodzy pasażerowie, samolot BS Airlines odlatuje za 30 minut. Tak, teraz sprawdzę waszą obecność z listą. Podaję nazwisko, a wy mówicie obecny. Mandy, wszyscy tu są. Po co to sprawdzać? Nie wymądrzę się, zapomniałaś. Jestem za ciebie odpowiedzialna. Tak, cheerleaderki? Obecne! Koszykarze? Obecni! Tylko dance się spóźnia. Jeśli nie pojawi się w ciągu 5 minut, polecimy bez waszego dance'a. A tak, Kamil i Puzzle? Jestem. A gdzie Kamil? Tu jestem. Cześć, Kamil. Przegrani? Obecni! Przegrani? A możecie nie krzyczeć mi do ucha? Zaraz ogłuchnę. Kabi i Lea też są obecne. Widzę. Dobra, ziomki, idziemy na pokład. Uprzejmie prosimy o wejście na pokład. Witamy na pokładzie samolotu Best Airlines. Siema. Proszę pani, a kiedy dostaniemy coś do jedzenia? Po starcie czy od razu? Posiłki będą zapewnione po zdobyciu wysokości. No nie. Witajcie. Witam. Poli, ja będę siedzieć przy oknie. Nie, ja będę siedzieć przy oknie. Nie, ja! Ziomki, mówię wam, lecimy biznes klasą. Wow. Witam, dziewczyny. Witam. Gabi, chodź szybko. Idę, idę. Gratulacje, Dance. Jesteśmy już w samolocie, a ciebie nie ma. Spóźniłeś się, debilu. Witam. Dzień dobry.
Ale mnie brzuch boli! Przepuść mnie. Witam. Mandy, właśnie zajęłaś moje miejsce. Ja lecę z Kamilem. Śnij dalej, to ja lecę z Kamilem. Steph, mam wrażenie, że o czymś zapomniałyśmy. Strój wzięłaś? Wzięłam. A pompony? I pompony też wzięłam. Dlaczego ty usiadłaś przy oknie, a nie ja? Ponieważ tak właśnie chciałam. Rozwaliłabym ci tą twoją różową głowę. Tylko spróbuj. Dylan, czy to na pewno biznes klasa? W biznesowej jest więcej miejsca i można tam leżeć. Widziałem na filmach. Spokojnie, Goofy, to biznes klasa. Mam nadzieję, że kiedy przylecimy do Turcji, spotkam tego samego Kamela z mojego snu. Gabi, kiedy przylecimy, musimy pokonać te cheerleaderki. Musimy zdobyć największy i najpiękniejszy pokój w hotelu. Świetny pomysł, dziewczyno. Kurczę, dlaczego siedzę sam, jak frajer? O, koszykarze, mogę lecieć z wami? Co? Dobra, dobra, wychodzę. Kurczę, muszę lecieć sam, jak ostatni frajer. Szanowni państwo, nasz samolot przygotowuje się do startu. Zapnijcie pasy, miłego lotu! Ale fajnie! Aha! Jak pięknie! Witamy w naszym hotelu! Wow! Wow! W życiu nie widziałem tylu słodyczy! Wow! Tak, dziewczyny, nie sięgamy po słodycze. Pamiętacie, jutro mamy konkurs. Nie chcemy dodatkowych kilogramów. Ale Mina! Nie, dziewczyny. Bliźniaczki, nie narzekajcie. Nie wejdziecie w nowy strój. Steph, uważaj na siebie, co? Mordeczki, zgarnijmy jak najwięcej słodyczy, póki nikt nie patrzy. Aha. Chłopcy, dlaczego tyle tego bierzecie? Kto za to zapłaci? Ja? Spokojnie, przegrywy. Te słodycze są za darmo. Jedzcie ile chcecie. Ach, tak? Chłopcy, bierzcie więcej. Kurczę, szkoda, że nie ma z nami Densa. To jego wina. Nie trzeba było się spóźniać na samolot. Nieważne, lepiej chodź, znajdziemy boisko do kosza. Dens, jaka koszykówka? Jesteśmy na wakacjach. Koszykarze nie mają wakacji. Let's go. Zanim więc zameldujemy się w pokojach, muszę przedstawić wam zasady naszej wycieczki. Znowu te zasady, ile można? Mandy, możesz przyspieszyć? Nie mogłeś doczekać, żeby zobaczyć nasz pokój. Tak, nadal mamy treningi i musimy znaleźć boisko do koszykówki. Słuchajcie uważnie, bo nie będę powtarzać. Zasada numer 1. Opuszczanie terenu hotelu jest zabronione. Kto złamie tę zasadę, natychmiast leci do domu. Co za porażka! Słyszałeś, Bubble? Nie możemy nawet wyjść z hotelu. Whatever. Zasada numer 2. Chłopcom nie wolno nocować w pokojach dziewczyn. I dziewczynom? U chłopców. Ktokolwiek złamie tę zasadę, poleci prosto do domu. O, zaczęło się. Noelo, wakacyjne BHP. Mam nadzieję, że dla wszystkich wszystko jest jasne. Teraz możecie się rozejść do swoich pokojów. Fajny pokój. Tak, Gabi. Ustalmy wszystko od razu. Pierwsza zasada. Nie dotykaj moich rzeczy. Zwłaszcza kosmetyków. Druga zasada. Nie rozrzucaj swoich rzeczy po naszym pokoju. I zasada numer 3. Zawsze biorę prysznic. Pierwsza. Leja, dlaczego ustalasz zasady w naszym pokoju? Ponieważ to ja go wybrałam. A to oznacza, że ja tu rządzę. Przy okazji, będę spać na tym łóżku. A, przy okazji, zasada numer 4. Żadnego jedzenia w pokoju. Nie
nie potrzebujemy mrówek. Okej, umowa, przyjaciółko. Hura, hura! Wygrać nam się uda! Jesteśmy najlepsi i dobrze to wiesz? Na pewno nam uda się wygrać ten mecz! Woo! Steph, nie mogę uwierzyć, że zawody cheerleaderek są jutro! Jestem pewna, że wygramy! Steph, musi przygotować stroje i pompony! Przynieś walizkę! Świetny pomysł! Już po nią idę! Gol! Kurczę, przepuściłem! Spoko hotel, spoko, że w każdym pokoju jest PlayStation! Aha! Hej, Kamil, a co będziemy robić wieczorem? Co? Grać do rana na PlayStation i pić kole. Poważnie chcesz zostać w pokoju? No tak, a co? Chodźmy do bliźniaczek, posiedzimy z nimi do rana. Mhm, a co jeśli Mandy nas złapie? Zapomniałeś, co mówiła rano? Będzie chodzić i sprawdzać pokoje. No daj spokój, Kamil. Pójdziemy do dziewczyn wtedy, gdy będziemy pewni na 100%, że Mandy śpi. Ej, to nie jest nasz numer. Racja, wychodzimy. Dobra, pójdziemy do dziewczyn. Ale najpierw chodź po koktajl mleczny, są naprawdę ekstra. A my co, mamy tylko dwa łóżka w pokoju? To moje! A to moje! A gdzie ja będę spać? O tam! No dobra. Ziomki, to niesamowite, że jesteśmy tutaj sami bez rodziców! Pełna wolność, żadnych ograniczeń. Możemy robić co chcemy, jeść co chcemy, iść spać kiedy chcemy. Albo w ogóle nie musimy spać. Chłopaki, całkiem to wygodnie, podoba mi się. Chłopcy, co tu robicie? Dziewczyny, przynieśliśmy koktajle. Tak, są najlepsze. Chłopcy, nie możemy was wpuścić do pokoju. Ponieważ Mandy może was zobaczyć. Dziewczyny, Mandy już dawno śpi. Tak. Na pewno śpi? Mówię wam. Przechodziliśmy obok jej pokoju, było słychać chrapanie. Tak. Dobra, wejdźcie. Tylko cicho. Ile ci to zajmie? Gdzie są stroje i pompony? Amina, nigdzie nie ma walizki! Jak tu nie ma? Przeszukałam wszystko. Nigdzie nie ma walizki. Chyba ją zostawiłam na lotnisku. Steph, co zrobiłaś? Rozumiesz, że bez stroju nie zostaniemy dopuszczone do konkursu? I wakacje się skończą. Wszyscy wrócimy do domu. Amina, proszę wybacz mi. Naprawdę nie chciałam. Dobra, to koniec. Napiszę do przegranej, żeby wszystkich zebrali. Mandy, to super, że mieszkamy w tym samym pokoju. Jestem pewna, że się zaprzyjaźnimy. Nie ma mowy, nie mam zamiaru się z tobą przyjaźnić. Mandy, spójrz, wzięłam ze sobą dwa stroje kąpielowe, różowy i niebieski. Jak myślisz, który założyć na basen, a który na plażę? Nie obchodzisz mnie ty ani twoje stroje. Sprawdzę, co z nastolatkami. Nie waż się dotykać moich rzeczy. Więc pewnie ten idzie na basen, a ten na plażę. Jaki pyszny koktajl! Hej dziewczyny, ale macie świetny pokój. Puzzle, mamy taki sam pokój. Nie, Kamil, ten dziewczyn lepszy. A, no tak, rzeczywiście lepszy. No co chłopcy, co będziemy robić? Tak, w ogóle nie chce mi się jeszcze spać. Może zagramy w butelkę, na całowanie. Jestem za, ja też, ale nie w usta, tylko w policzki. Okej. O, Kamil całuje Molly. Molly, kręć. Czy bliźniaczki mają chłopców w swoim pokoju? A to kto? Na pewno Mandy. Różowe, szybko otwierać drzwi! Co, otwieramy drzwi? Aha, jeśli was tutaj zobaczy, to mamy przerąbane. A co, jeśli nie otworzymy? To pójdzie do recepcji, weźmie klucz i sama sobie otworzy. Chłopcy, lepiej się schowajcie. Idę do walizki. Kto jest w waszym pokoju? Nikt.
Dobra, mówcie po dobroci. Kto śmiał się z wami w pokoju? Nikt! W porządku. Jeśli teraz kogoś tutaj znajdę, lecicie do domu. Wszystko jasne. Cześć, Mandy. Gdzie jest drugi? Nie wiem. Za to ja wiem. Cześć, Mandy. Kaplica! Nie znalazłem boiska do koszykówki, ale znalazłem dwie obręcze do koszykówki. Zaczynamy trening. Benz, ale ja nie chcę trenować. Chcę pływać w basenie i korzystać z atrakcji. Jeszcze raz usłyszę coś o atrakcjach i basenie. Wylecisz z drużyny. Będę grać sam. A kiedy zarobię pierwszy milion na turnieju, będziecie płakać krokodylimi łzami. Koszykarze, szybko, pilna zbiórka! Czego ty chcesz? Nie widzisz, że mamy trening? Wygląda na to, że wakacje się posypały. Zatem, złamaliście główną zasadę. Ostrzegałam, że chłopcy nie powinni spać w pokojach dziewcząt. Dlatego zostaniecie ukarani. Zaraz zadzwonię do waszych rodziców i jutro rano polecicie do domu. Mandy, nie, prosimy! Nie ma o co prosić. Powiedziałam wszystko. Pilna zbiórka! Pilna zbiórka! Wakacje w ruinie! Czy ktoś wie, co się stało? Wygląda na to, że wakacje są w ruinie. Zajmę się wami później. Amina, co się stało? Ziomki, mamy problem. Wygląda na to, że nasze wakacje zostały odwołane. O co? Dlaczego? Co? A możesz powiedzieć, dlaczego wakacje są odwołane? Ponieważ nasza walizka, w której znajdowały się pompony i stroje cheerleaderek, zaginęła na lotnisku. A bez nich nie możemy wziąć udziału w konkursie. Nie zostaniemy do niego dopuszczone. Dlatego najważniejsze rzeczy zawsze biorę ze sobą do bagażu podręcznego. Nie chcę jeszcze wracać do domu. Nie zdążyłem nawet popływać, ani pojeździć na kolejkach. Mówiłem, zapomnij o basenie i kolejkach. Koszykówka, tylko koszykówka. Ziomki, wybaczcie nam, że was zawiodłyśmy. Amina, to przecież nie twoja wina. Dobra, ziomki, chodźcie. Musimy zebrać nasze rzeczy. Dobra, chodźmy, Stef. Co? Stef, spójrz! Organizatorzy napisali wiadomość, że zawody cheerleaderek zostają przełożone z przyczyn technicznych i możemy zostać w hotelu na wakacje! Ziomki, stójcie! Zatrzymujemy się w hotelu na wakacje! Amina, serio? Tak, na serio! Woohoo! Ziomki, świętujmy to! Kto chętny na basen? My! Ziomeczki, chodźmy się przebrać! Bliźniaczki Puzzle i Kamil, stójcie! Udawajmy, że niczego nie widziałam, ale to był pierwszy i ostatni raz. Kamil, do zobaczenia na basenie. Przynieś mi mleczny koktajl. Kochani, subskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwonek i czekajcie na nowe odcinki. No i... pa, pa! Pa! A my lecimy na basen! Chodźcie! Tak! O, Mandy, co ty tutaj robisz? Jestem goły! Wstawajcie, chłopcy. Wszyscy na śniadaniu byli już wieki temu. Chłopaki, prosimy, nie bijcie! Dwie różowe kwoki! Dzień dobry, ziomki. Miłego dnia! Dzięki, dziewczyny! Dzień dobry, dziewczyny! Ciekawe, gdzie są bliźniaczki? Dlaczego nie są jeszcze na śniadaniu? Mam nadzieję, że z ich powodu nie odwołamy zakupów. Nie ma opcji. Cześć, dziewczyny! Dziewczyny, dokąd idziecie? Zapomniałyście, że po śniadaniu robimy zakupy? Nie, pamiętamy. Amina, po prostu nie możemy dzisiaj iść na zakupy. Co? Dlaczego niby nie możecie? Uzgodniłyśmy, że idziemy razem. Dziewczyny, nie gniewajcie się, jest taka sprawa. Kamil i Puzzle zaprosili nas do wspólnego spędzania dnia. Idziemy do atrakcji, na plażę. Cóż, zgodziłyśmy się. Dość tego, Amina. Wyrzuć je z drużyny cheerleaderek. Niech idą do tych swoich atrakcji. Odwal się, Stef, nie ty decydujesz. Cóż, Amina, nie masz nic przeciwko?
Dobra, dziewczyny, idźcie. Ale to pierwszy i ostatni raz. Jeśli uzgadniamy, że idziemy razem, to idziemy razem. Ponieważ jesteśmy zespołem. Dziękujemy, Amina, jesteś najlepsza. Amina, nie powinnaś ich puszczać. Amina, cześć. Właśnie przypadkiem usłyszałam, że bliźniaczki nie idą na zakupy. Jeśli chcecie, mogę iść zamiast nich? Ponka, ty z nami nigdzie nie idziesz, bo nie jesteś cheerleaderką. Steph, czemu się wtrącasz? Steph, uspokój się, bliźniaczki tak nie pójdą z nami. Ponka nie będzie problemem. Ponka, jesteś z nami? Dziękuję, Amina, jesteś najlepsza. Szybko pójdę i zaraz wracam. No i jak? Podoba wam się mój pomysł? Dylan, mi się podoba. Ja nic nie zrozumiałem, możesz powtórzyć? Nie, no on serio jest głupi. Wyjaśniam jeszcze raz. Bierzemy darmową wodę z hotelu, idziemy do wesołego miasteczka i sprzedajemy za baksa, kumasz? Aha, teraz rozumiem. Gabi, jak długo masz zamiar tu siedzieć? Leja, jem śniadanie. A ja chcę się opalać. Tak, dość. Nie potrzebuję grubych ludzi w moim zespole. Czekam na ciebie w pokoju. Aha, jasne. Dzień dobry, Kamil. O, Mandy, co ty tutaj robisz? Jestem goły! Wstawajcie, chłopcy. Wszyscy na śniadaniu byli już wieki temu. Dobra, Mandy, możesz opuścić pokój. Jak tu w ogóle weszłaś? Jak niby? Oczywiście przez drzwi. Mam klucz. Wstawajcie i chodźcie na śniadanie. Dzisiaj jedziemy na przejażdżkę. Mandy, nigdzie z tobą nie idziemy. Mamy już plany z bliźniaczkami. Spędzamy z nimi cały dzień w parku. Okej, bez problemu. Jeśli nie zabierzecie mnie ze sobą, zaraz zadzwonię do waszych rodziców. I powiem im, że spędziliście noc w pokoju, dziewcząt. A jutro polecicie do domu. Kurczę, Kamil, co robimy? Umówiliśmy się z bliźniaczkami. Nie mamy wyboru. Musimy ją zabrać ze sobą. A bliźniaczkom jakoś to wytłumaczymy. I tyle. Chodź na śniadanie. No ładnie, Doug. Dobrze trafiasz do kosza. To dlatego, że dużo ćwiczysz. Staram się, Benz. Chłopcy, przez całe wakacje planujecie grać w koszykówkę? Właściwie to idziemy na plażę i idziemy do atrakcji. Idziecie z nami? Benz, dawaj! Benz? Kurczę, całe wakacje chciałem poświęcić koszykówce. No ale odpocząć też trzeba. Dobra, dziewczyny, idziemy z wami. Ale najpierw na przyjażdżki widziałem tutaj niesamowitą kolejkę. Benz, jesteś najlepszym kapitanem. Tak, wyluzuj, idziemy. Aminę, dlaczego zabrałaś tego kujona? Teraz będzie nas drażnić. Chodźmy do tego sklepu, chodźmy do tego... O, dziewczyny, chodźmy do tego sklepu. Są tam naprawdę fajne ciuchy. Mandy, co tutaj robisz? Kamil, wyjaśnij bliźniaczkom, co tutaj robię. Krótko mówiąc, Mandy spędza z nami czas, cały dzień. Dlaczego? Nie zgodziłyśmy się na to. Mandy, odejdź! Okej, idę do pokoju. Dzwonisz do waszych rodziców. Co? Czekaj, Mandy! Nie dzwoń do naszych rodziców, załatwimy to jakoś. Dziewczyny, nie możemy porzucić Mandy, inaczej wyślę nas do domu. Pamiętacie, przecież nas przyłapała razem w pokoju. I co, teraz spędzi z nami cały dzień? Nie martwcie się, będziemy udawać, że jej nie widzimy. Niech idzie za nami. Okej, ale ona ma zachować dystans. Trzymać się od nas daleka. Jaka jest więc decyzja? Idę do pokoju, czy idziemy na przejażdżki? Idziemy na przejażdżki! Kurczę, niezła zjeżdżalnia. Chodźcie, przejedziemy się. A wpuszczą nas? Pewnie, że wpuszczą. Z drogi przegrywy, fajni kolesie będą jeździć z fajnymi dziewczynami. Ej, my też jesteśmy fajni. Za chwilę przejedziemy się jedną z najdłuższych kolejek górskich świata. Juhu! Tak, i się nie boimy. Chodzimy. Stop, żadnych aparatów, żadnych zdjęć. Tak, zostań i pilnuj telefonów. Benz, ja też chcę przyjechać się jedną z najdłuższych kolejek na świecie. Później pojedziesz. Dziewczyny, chodźcie. Dziewczyny, trzymajcie się mocno. Okej. Jestem podekscytowana. Woo!
się teraz świetnie bawią, a ja tu stoję i pilnuję telefonu Bensa. Ale wypas! Jest naprawdę dobrze! Kurczę, co tak długo? Mam już dość tego czekania. Ale to był wypas! Babul, ogarnij się! Ale frajer... Sam jesteś frajer, ale mam odlot. Tak, telefon! I jak, fajnie było? Tak, było tak super. Szkoda, że z nami nie pojechałeś. Dziewczyny, chcecie coś? Watę cukrową, różową, jak nasze fryzury. Dwie waty cukrowe, różowe. Proszę. Dziękujemy. Dziewczyny? Dziękujemy, chłopcy. Ej, Mandy, to jest moje. Było twoje, teraz jest moje. Nie słyszcie się, Molly, kupię ci jeszcze jedną. Dziękuję, Kamil. Dziewczyny, bardzo lubię z wami robić zakupy. Chodźmy jeszcze do innego sklepu. Bąka, może powinnaś wrócić do pokoju i odpocząć od zakupów. Amina i ja pójdziemy razem. Nie, wcale nie jestem zmęczona. Mogę być z wami do wieczora. Dobra, dziewczyny, chodźmy do tamtego sklepu. Ta, park jest ogromny, tak jak myślałem. I co to znaczy, Dylan? Babel, głupi jesteś. Sam jesteś głupi, możesz normalnie wyjaśnić, nic nie rozumiem. Nie no, on serio jest głupi. Park jest duży, jest tu mnóstwo ludzi. Przyjeżdżają z całego świata. Jest gorąco, ludziom chce się pić, a my sprzedajemy wodę. Kumasz teraz? Teraz rozumiem, nie mogłeś od razu tak wyjaśnić? Dobra, chodźcie po wodę. Tak, gotowy! O mój Boże, nie sądziłam, że jest tak wysoko! Myślałam, że po tej wielkiej atrakcji Mandy się przestraszy i odwali się. Ale spójrz, jaka jest szczęśliwa. Chłopcy, a co jeśli zaproponujemy Mandy, aby przyjechała się na tej atrakcji? Woo! Dokładnie, Mandy cała zmoknie i wróci do hotelu. W ten sposób się jej pozbędziemy. Mandy, idziemy na przejażdżkę wodną. Idziesz z nami? Oczywiście, że z wami. To dawaj, idziemy, nie stój tak. Dobra, Gabi, wychodzimy. Nadal chcę się opalać. Kurczę, Leja, woda jest tu taka ciepła. Popływajmy jeszcze. Powiedziałam, chodźmy. Słońce zaraz zajdzie i nie zdąży się opalić. Okej. Benz, uwielbiam nasze wakacje. Słońce, basen, dziewczyny. Żyć i umierać. Nie ciesz się tak. Jutro zaczynamy ciężki trening. Benz, chodź, chociaż raz w wakacje zapomnimy o koszykówce. Nie, powiedziałem. Chłopcy, dlaczego tak leżycie? Przynieście nam koktajle. Nie widzicie, jest tam gorąco. Okej, idziemy. Mandy, jeśli chcesz, to możesz jechać z przodu. Tak, tam jest bardzo fajnie. Bliźniaczki, dlaczego nagle stały się takie miłe? Nie mamy nic przeciwko. Mandy, zgódź się, albo zmienimy zdanie. Dobrze, niech będzie. Pojadę z przodu. Yes! Jak, Mandy, podobało ci się z przodu? Czemu się śmiejecie? Jestem cała mokra. Wracam do hotelu się wysuszyć. Woda, woda, chłodna woda. Kurczę, sprzedawanie wody to był głupi pomysł. Nikt nie kupuje. Hej, czekaj, Bubble, to nasze dziewczyny? Aha, to Lia i Gabi w strojach kąpielowych. Goofy, co stoisz? Sprzedawaj wodę! Sprzedaj wszystko! Dlaczego tylko ja sprzedaję? Bo tak! Dobra, idź!
Chłopcy, to wy? Wróciliście już? Aha. Przynieśliście koktajle? Aha. Benz, posmaruj mnie kremem. Boję się poparzenia. I mnie tak, ponieważ mam bardzo delikatną skórę. Okej. Tak, twoje dłonie są takie miękkie. Benz, trzy lepiej. Aha. Nie rozumiem, co się tutaj dzieje? Frajerzy, smarujecie kremem nasze dziewczyny? Frajerzy? Doigraliście się, durnie! Cholera, Gabi! Zostałyśmy obłapane przez frajerów! Fu, idę się umyć! Ba, ja też. Chłopaki, prosimy, nie bijcie! Przygrywy, teraz wam odpuścimy! Ale następnym razem! Babel, upiekło nam się. Mogło być dużo gorzej. Dobra, dziewczyny, wracamy do hotelu? Amina, dziękuję za tak wspaniały dzień. To było bardzo fajne. Podobały mi się zakupy z wami. A nam z tobą nie. Amina, następnym razem, gdy pójdziecie na zakupy, mogę iść z wami? Nie, nie możesz, bo nie jesteś cheerleaderką. Nie bądź złośliwa, Stef. Dobra, dziewczyny, chodźmy. I co, dziewczyny, fajnie było? Tak, dzięki, chłopcy! To był najlepszy dzień! A jutro proponuję spędzić cały dzień na plaży! Wchodzę w to! My też! Dobrze, że pozbyliśmy się tej paskudnej Mandy! Tak, zrujnowałaby nam cały dzień! Aha, to był mój pomysł! Dobra, chłopaki, zobaczymy się na kolacji! Do wieczora! Do wieczora! Kamil, chodź jeszcze pojeździć! Dawaj! Czekajcie, bliźniaczki. Mogę prosić na minutę? Musimy porozmawiać. Mandy, więc o czym chciałaś z nami porozmawiać? Chciałam się spytać, jak się bawiłyście. Bardzo dobrze. A kiedy wyjechałyście, ja siedziałam w pokoju i suszyłam swoje ubrania. Tak, Mandy, wiemy. Zmoczyłaś się. Bardzo nam przykro, że tak szybko poszłaś. Zgadnijcie, kto jest winny temu, że zmokłam? Nie wiemy. To wasza wina, bo mnie oszukałyście! Dwie różowe kwoki! I teraz wasza kolej, żeby wrócić do pokoju i się suszyć. Polub i zasubskrybuj nasz kanał! Naciśnij dzwonek! Say no!